Dzisiejszy fragment z pierwszego listu świętego Jana przypomina nam o tym, co jest jakby istotne w życiu chrześcijańskim. To nam także przypomina, że chrześcijaństwo jest rzeczywiście przedłużeniem judaizmu w takim zasadniczym swoim kształcie, tym religii, który polega na trwaniu w Bogu. Że jest jakiś moment życiowy, kiedy to człowiek zostaje włączony w życie Boże przez chrzest czy przez obrzezanie. Jest konieczne ożywienie tego życia religijnego, świadomy wybór, akceptacja i trwanie. Zarówno judaizm, jak i chrześcijaństwo są religią zbawienia. Dają obietnicę zbawienia, dają zbawienie, którego Zbawicielem jest Bóg przez Jezusa Chrystusa, jak wierzymy my chrześcijanie. I tyle. Taką bardzo piękną, trynitarnym opisem życia chrześcijańskiego to jest zmierzanie do domu Ojca, śladami Jezusa, w mocy Ducha Świętego. Zarówno w judaizmie, jak i w chrześcijaństwie pozostaje jeszcze problem tego, co jest związane ze zbawieniem, mianowicie grzech, oddzielenie od Boga. To przywrócenie jedności, byśmy powiedzieli globalne, zasadnicze, dokonało się przez Jezusa Chrystusa. Jeżeli się zdarza grzech chrześcijaninowi, on podejmuje, ten chrześcijanin, pokutę, nawrócenie i jedna się na nowo z Bogiem. Bardzo wielkim spokojem opisuje to właśnie święty Jan, ten stan trwania w Bogu, w światłości, ale także tą konieczność tej czujności w życiu człowieka ochrzczonego, ażeby nie zaprzeczać, broń Boże, że nie ma grzechu. I żeby być pewnym, że to Bóg jest tym, który mnie wspiera do tego, aby do Niego powrócić. Nowina, którą usłyszeliśmy od Jezusa Chrystusa i z którą wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. To, co najgorsze, to to, że nie mówimy, że jest grzech, albo mówimy, że nie mamy grzechu. Święty Jan mówi: samych siebie wtedy oszukujemy i nie ma w nas prawdy. A jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Dzieci moje, kończy to krótkie pouczenie święty Jan, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika, orędownika, pocieszyciela wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. I nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Tak jak Jezus umarł z powodu grzechów wszystkich ludzi, tak też jest gotów jednać nas z Ojcem za każdym razem i w przypadku każdego grzechu. Kończy się ten czas naszych spotkań i wspólnej modlitwy. Dziś jest przedostatni dzień. Jutro pewnie będziemy kończyć tą epokę kolejną, która przyszła wraz z COVID-em, naszej wspólnej modlitwy. Nadchodzą dni, w których będziemy przeszkodzeni w tym spotykaniu się wieczorną porą. I jak Pan Bóg pozwoli, to pewnie znajdziemy jakąś kiedyś nową okazję. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Błogosławmy Panu.